rekordzista jest z nami, Piotr Pająk. Piotrek już dawno niewidziany. Rekordzista, jak widać, jest przygotowany, więc oddaję teraz głos i powiedz, o co chodzi, jakie rekordy bijesz dzisiaj na konferencji? Siemanko, siemanko, ja dzisiaj przygotowałem dla was drążek, ale to nie jest zwykły drążek, tylko to jest drążek obrotowy. Tak jak można na różnych festynach spotkać tam nad morzem. Chodzi o to, żeby wytrzymać 2 minuty i wtedy ja płacę tej osobie 1000 złotych. Trzymamy to na chwytem, ale dzisiaj tak jak będziemy testowali różnych zawodników i prowadzących, a ja dopiero wejdę na samym końcu, jak nikt tego nie zrobi, to ja wejdę i spróbuję, zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. Wtedy na ostatnim panelu wbijam na 4. panel. Głównym celem tej akcji całej jest zbiórka pieniędzy dla Kacpra. Zbiórka nazywa się Cloud MMA dla Kacpra. Jest na moim Instagramie Wojciech Sobierajski, Insta Stories. Jak wbijecie, tam jest link do tej zbiórki. I teraz wam powiem, jakie są zasady. Jeśli zawodnik wytrzyma 2 minuty, ja mu daję 1000 złotych. Jak nie wytrzyma, wpłaca dowolną sumę na tą zbiórkę dla Kacpra. I tutaj jako pierwszą osobę wywołuję gospodarza, czyli Sławomira Peszko. Zapraszamy go pod drążek. Ale jestem trzeźwy. Prowadź, Wojtek, prowadź. Ej, dobra, a gdzie jest Pawłowski? Teraz tylko pytanie, czy będzie odpalony stoper z tyłu, czy mam trzymać stoper ja? Mateusz? Raz, czy stoper będzie odpalony z tyłu na... Wiesz co, musisz ty trzymać stoper, okay. Natomiast ja mogę mierzyć czas, nie ma problemu. Dobra. Możemy zaczynać. To ja wam powiem, jakie są zasady. Zobaczcie, dam swój mikrofon. A ja mogę wywołać Pawłowskiego do tego? Pokaż się. Arek, trzymamy drążek na chwytem. Albo Najmana. Drążek na chwytem. I trzeba wytrzymać 2 minuty. Czy można zamek robić? Można robić zamek, ale nie wolno łapać. Przechwytem jest niezaliczone. Zaczyna Sławomir Peszko. Mateusz, ty odliczasz. Moi drodzy, przygotowuje się Marcin Najman. Robimy brawa dla Sławka Peszki. Niech próbuje pobić rekord i zaczynamy. 3, 2, 1 i start. No i Sławek sobie wisi. A my sobie pogadamy. Jak sobie powisi? Myślę, że następny musi być rywal, Piotr Pająk. Piotrek, co ty sądzisz o tych wszystkich rekordach? Bo ty jesteś zawodnikiem z krwi i kości. Wojtek też kiedyś był, skupił się teraz na zupełnie innych rzeczach. Natomiast ty przez jakiś czas nie byłeś obecny w polskich freakach. Dlaczego? No, ostatni raz walczyłem w tamtym roku w październiku. Natomiast tak, wcześniej? Z Rutkiem, dokładnie. No, to była zdecydowanie jedna z najcięższych moich walk. I tak Daniel Rutkowski, przypomnijmy, zawodnik KSW, no, czołowy. Czołówka. Także samo to, że 4 rundy z nim wygrałem, to i tak dla mnie było takie małe zwycięstwo. No a po prostu w poprzedniej federacji wyszło jak wyszło. Nie było chętnych, żeby ze mną tam walczyć. Bronili bardzo swojego mistrza, żeby nie dawać żadnych walk. No i co? No, kontrakt się w końcu skończył. No i koniec tej historii po prostu. No. Natomiast zobaczmy teraz wiszenie Sławka. To już jaki jest... czas? Już ci mówię, za 2 sekundy będzie to... Zapomnieliśmy włączyć. Pierwsza minuta. Tak, zapomniałem od nowa. Nie, to ciężko. Czekaj, Sławek, jeszcze raz. I mamy minutę i 7 sekund, Sławomir Peszko. I myślę, że teraz od razu Piotr Pająk może podejść do swojego przeciwnika, chociaż tak sobie myślę, że Dominik Pudzianowski tutaj mógłby się chyba wykazać również. Nie, 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 to już jest nie moja dziedzina. Ja akurat teraz nie trenuję takich rzeczy akurat, to byłbym się o swoje barki. Teraz troszeczkę inna formuła mnie teraz czeka. Jasne, przepraszam, Piotr Pająk. A o co się jeszcze martwisz? Barki, co jeszcze? Nie chcę nic ujawniać. 3, 2, 1 i zaczynamy z Piotrkiem Pająkiem. A Sobierajski pokazuje, jak będzie zdawał ciosy. No właśnie, w ostatniej walce, przypomnijmy, debiutowałeś z Hasanem i poszło ci naprawdę bardzo dobrze. Wygrałeś tę walkę w świetnym stylu, a wiele osób się zastanawiało, czy te twoje amatorskie pięściarstwo będzie jeszcze w stanie grać po tylu latach. No i grało pierwsze skrzypce. Tak, powiem wam, że czułem się, przygotowując się do walki z Kamilem, zardzewiały na początku. Potem już po tych 2 miesiącach przygotowań było ok. I od walki z Kamilem, czyli od grudnia, miałem przerwę aż do teraz, ponieważ miałem taką zasadę, że nie trenuję sportu walki, jak nie walczę. Dopiero jak się dowiedziałem, że Piotrek zgodził się na walkę, zacząłem ćwiczyć i czuję, że tak jakby już jestem w lepszej formie niż z Kamilem, bo ta forma szybciej wróciła niż wtedy. A Pająka uważasz za lepszego? O, i mamy 45 sekund, Piotr Pająk! Tak, brawa, brawa, pomóżmy mu, bo... Nie, no za 45 sekund to nie klaszczemy. Słuchaj. Tak, możesz dokończyć temat z Piotrkiem Pająkiem. Jeśli chodzi o mojego rywala, Piotra Pająka, to uważam, że jest
lepszy od Kamila, dlatego po pierwsze, że jest cięższy. Waży 83,4 kg, Kamil ważył 73,4, więc te 10 kg masy już robi różnicę. Poza tym wydaje mi się, że ma dłuższy staż, siedzi w tej Tajlandii, kopie tam tych tajów. Coś się tam kopie, no nie ma co ukrywać. Coś tam kopie. My walczymy w Formule K1. Wcina mango, sticky rice. Kocham po prostu, najlepsze co tam jest. Natomiast Piotrek, nie ma zbyt dużo twoich walk na Tapology, są głównie te freakfightowe. Chciałem cię zapytać, ile ty stoczyłeś walk w Tajlandii, których już my nigdzie nie jesteśmy w stanie? Nie, w Tajlandii nie miałem. W Tajlandii już od długiego czasu nie walczyłem, bo odkąd wszedłem we freakfighty, to po prostu mi się nie opłacało tam walczyć. Każda walka w Tajlandii się kończyła naprawdę, wiesz, mocno rozbitym, porozcinaną twarzą, głową rozbita była. Także wiesz, i tam się zarabia na przykład za walkę $100. Idziesz, bijesz się z hamami takimi naprawdę, hamami, które dziecka trenują, łokciami kolana, koszą. Łokcie. No, łokcie. Wiesz, dla nich to jest, wiesz, oni co tydzień sobie idą walczyć. Idziesz, zarabiasz tam 4,5 tysiąca tajskich bułatów, czy 3,5 nawet, to jest $100. Także po prostu po czasie już mi się to, stwierdziłem, że mi się to nie opłaca. No, trenuję tam cały czas, obozy robimy i tak dalej. No ale jednak jak tam trochę w internecie się gdzieś tam minimalnie gdzieś tam zasłynęło, no to mi się to przestało odpłacać, wolę, wiesz, tutaj się sprawdzać, na takich galach. Zdecydowanie. Słuchaj, Piotrek, jak... No oczywiście te twoje podróże, to wszystko można zobaczyć na Instagramie, a czy uważasz, że jeśli przegrasz tą walkę, to będzie czas wyjechać na bezludną wyspę? Nie, myślę, że nie, bo wiesz, ja się nie biję totalnie z jakimś chłopakiem, który tylko gdzieś działa w internecie i tak dalej. Wojtka podziwiam od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu. To jest świr po prostu. Ja tak, żeby brzydko to nie zabrzmiało, ja mówię, że to jest typowo sportowy pojeb taki, to co robi. Jak ostatnio zobaczyłem nawet, że chce kolejny rekord pobić i deskę zrobić 10 godzin, gdzie, wiesz, normalny człowiek to 2 minuty i to już jest ciężko, a on 10 godzin tak stać. I dodatkowo to, że ma to doświadczenie w boksie. Wiesz, jak on by nie ma żadnego doświadczenia takiego, to nie wiem, czy bym chciał taką walkę, bo raczej chcę mieć przeciwników, którzy coś tam potrafią i żeby dawać dobre te walki. Także co, no przegrać zawsze można, no. Wiesz, my się bijemy w K1 w małych rękawicach. Wojtek boksował, ja bardziej Muay Thai robię. Także tam jeden cios i może skończyć robotę. Kopy. No. Tak, no. Myślę, że ta walka na pewno się jakimś knockoutem skończy, a jak dotrwa całe 3 rundy, to będzie naprawdę dobrze, no. Ja chciałem zapytać, Wojtek, z jakiego klucza ty dobierasz te swoje rekordy, które chcesz bić? Bo bieganie z 50-kilowym workiem, wchodzenie na czas po linie 20 czy 50 razy i tak dalej, i tak dalej. Z jakiego klucza ty to dobierasz? Jak to ci się rodzi w twojej głowie? Pisuję. Dla mnie to też jest ciekawe, no. Wpisuję w Google najgłupsze pomysły świata. Skąd i tam wzięła się ta kłoda? Kłoda to jest, ale bieganie po śniegu bez butów, bez niczego, to jest w ogóle też dla mnie mocne. Nie, no, no. Dla mnie największe wrażenie. Albo Kilimandżaro dwa dni. Wodą. Powiem wam, czasami trudniej jest wymyślić rekord sensowny niż go pobić, bo żeby on miał sens, po pierwsze musi być ciekawy dla ludzi, a po drugie ja go muszę pobić. Im więcej tych rekordów pobijam, tym mniejsza pula zostaje jeszcze do pobicia, więc teraz bardziej się męczę wymyślając rekord niż go pobijając. Wojtek, za to, że przegrałem z tobą zakład, nie wytrzymałem 2 minuty, czyli dla Kacpra, tak? Tak, teraz czyli Sławek przegrał, Piotrek przegrał, także... Ja na dzień dobry dla Kacpra wpłacam 10 tysięcy złotych. Brawo dla Sławomira! Link jest na moim Instagramie, Wojciech Sobierajski, wbijasz i tam masz link. Natomiast teraz wracamy do tematów bardziej dymogennych, problemach z barkami. Ja chciałem zapytać, jakie ty miałeś problemy ostatnio, kiedy biłeś swój ostatni wielki rekord, czyli dopłynięcie kajakiem do Szwecji, bo wiem, że lista kontuzji po takich eventach są naprawdę takie wielkie, długie. No to był wyjątkowo ciężki rekord. Ubera nie było do tej Szwecji? Bo chodziło o to, że trzeba kajakiem przypłynąć z Polski do Szwecji. Dystans wynosił 170 km i zajęło mi to 24 godziny. Najtrudniejsze chyba w tym wszystkim było to, że płynąłem bez przerwy, nie miałem gdzie wyjść się wysikać, więc wszystko leciało pode mnie. Byłem przemarznięty, przemoczony, miałem potem kontuzję barku i łokcia i ogólnie to był najtrudniejszy rekord z tego względu, że miałem bardzo mocne tempo wymuszone przez pogodę, ponieważ wiedziałem, że po 24 godzinach zaczyna wiać wiatr w drugą stronę. No jak tam nie dopłynę w te 24 godziny, to już tego nie zrobię w ogóle. Więc zakładając wcześniej 35 godzin, teraz musiałem to zrobić w 24 godziny. To oznaczało, że nie mam żadnej przerwy i już ruszając miałem taką wielką presję na sobie, żeby te tempo utrzymać. I to było, myślę, tutaj najtrudniejsze w tym całym rekordzie. Okej, okay, a co ci było po tym? Bo pamiętam, jak raz wisiałeś kiedyś na konferencji w innej gali na drążku i potem przez miesiąc bodajże chodziłeś z takimi plastrami podrywanymi z dłoni. No co mi było?
powiem ci, że chyba dwa dni później już byłem na treningu. Robiłem trening, ale najgorszy problem to był z barkami. Rzeczywiście, bark, łokieć to tej ciągłej pracy 24 godziny i po prostu taka kontuzja przeciążeniowa. Okej. Okay. Piotr Pająk. Słucham. Znany nasz polski mieszkaniec z Tajlandii. Mamy tutaj jedną gwiazdę, która zaprzyjaźniła się z Blue w Tajlandii. Ja myślę, że możesz opowiedzieć swoją historię, Dominik, i ja chciałbym bardzo, żeby Piotr odniósł się do tej oraz do innych tajskich afer, które tutaj przytoczymy. Bomba też ma swoje historie. Nie ma problemu. Ja mam bez ladybugów. Może niech... Tak pokrótce. Ladyboye pierwsi zaczną. Bomba też był, to może opowiedzieć. W ogóle w Tajlandii Pająk przyjął nas bardzo dobrze. Spotkaliśmy się, byliśmy na urodzinach, przeżyliśmy mega imprezkę, pomógł nam rozplanować całą podróż, także jestem ci mega wdzięczny. Jeśli chodzi o Blue, no to poznałem w Tajlandii taką dziewczynę, która była z dobrej rodziny, miała dużo pieniędzy i jakby dla niej to nie był problem po prostu, żeby dobrze sobie żyć w tej Tajlandii. Spodobaliśmy się sobie i robiłem z tego content po prostu. Pokazywałem, jak nasza relacja rozkwita. Jednak od początku było zaznaczone, że to jest relacja jednak, wiadomo, wakacyjna taka, krótkoterminowa, że cieszymy się tą chwilą, enjoy this moment. No i po prostu taka historia. Ludzie bardzo się wkręcili, ludziom się spodobało to, jak pokazywałem im, jak spędzamy razem czas. Nie wiem, czy możesz iść. Natomiast Piotr, ja szczególnie jak słyszę takie historie z Tajlandii, zawsze chciałem cię zapytać i poczekałem na dobry moment. Co sądzisz o słynnym Trans TV? O całej ekipie tego czegoś, to w ogóle dobrze się nie będę wypowiadał nigdy. I wiesz, całe to ich pierdolenie, że oni tam pomagali tym dziewczynom w nawiasie, dziewczynom z siusiakami, że pomagali, że oni, wiesz, im pieniądze dawali, sobie budowali content po prostu na Ladyboye, bo to jest, wiadomo, to jest znane w Tajlandii, bardzo popularne. I oni po prostu wykorzystywali te dziewczyny, żeby mieć content, żeby ludzie oglądali, to bo nie ma co gadać, bili rekordy. Nie uderzaj tylko mikrofonem, proszę, bo ludziom przeszkadza to. Sorry. Tak, bili rekordy sobie tym na Twitchu. No ale nie, no dla mnie to była porażka ogólnie, no bo ja wiem, jak to wszystko tam na miejscu wygląda i na pewno nie jedna, czy nie jeden, jak tam sobie wolicie. Tylko powiem, od razu zaznaczę, że w Tajlandii jest coś takiego jak trzy płcie. Tam Ladyboye to jest po prostu normalna płeć, tam uznawana, ale jednak w paszporcie dalej mają wbite, że są facetami, mają męskie imiona. No i wiesz, no tak, takie dziewczyny, to one od razu mają coś takiego, że wiesz, tak chłopaki biorą, że im coś pomogą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a oni tak w chuja z nimi lecieli normalnie, to wiesz. Ja jestem bardzo przeciwny tego, co oni tam robili, no bo ja, dla mnie, mieszkając tam na miejscu i wiesz, nawet mam paru takich znajomych, no to moim zdaniem to była słaba akcja i to mocno. Okej, okay, byłem ciekawy, jak się do tego odnieść, natomiast żeby Bomba już nie musiał opowiadać o swoich historiach, bo nas zdejmą z anteny, chciałem tylko... O, proszę! Na środek, panowie, chodźcie na środek. Wojtek Sobierajski oraz Piotr Pająk. Przypomnijmy, 5 sierpnia warszawski Torwar, Cloud 1. Już możecie myśleć o tym, żeby wpaść i zobaczyć ten pejny, który to uświetni. Panowie, bliżej troszeczkę, dajmy emocje, jak się już porozbieraliście. Będzie dobra walka. Dobra. Bez koszulek. Złap go za sutka. Możecie się poprzytulać już tak jak w Tajlandii. Ja tak nie robiłem, nie wiem, może byłeś, a nie. Wojtek dużo spokojniejszy. Ja tak jak zawsze, dopiero w walce się odpalam. I o to chodzi. Będzie dobra walka na pewno. Ja jestem pewien, że to się skończy przed czasem, a jakby doszło do końca, to będziemy tak pokrwawieni, że nie wiadomo, co tam się przyda, żeby tą krew z drinku zamiatać. Będzie dobrze na pewno. Damy dobre show. Panie i panowie, Piotr Pająk, Wojtek Sobierajski. I ostatni.